Witam, z tej strony Kienkow, a w tym filmiku zaprezentuję Wam, jak zainstalować FeedTheBeast Launcher. Tak więc na początek zaczniemy od wejścia na stronę podaną w opisie filmiku. Przechodzimy do zakładki Download i pobieramy plik .exe. Następnie przechodzimy do folderu, gdzie pobrał nam się ten oto launcher i odpalamy go. Przechodzimy do zakładki Opcje. I na początek wybierzemy, gdzie chcemy, aby były pobierane pliki. No, w moim wypadku będzie to pulpit. Następnie możemy ustawić język wybrany, język launchera. Póki co jest tylko angielski. Możemy wybrać, czy chcemy widzieć konsolę, czy nie. Na potrzeby filmiku ją włączę. Tutaj nic nie zmieniamy. Następnie przechodzimy do zakładki Modpacks. I na początek musimy stworzyć swój profil. Tak więc wchodzimy w Select Profile, klikamy Create Profile, wpisujemy nasze hasło i login do Minecrafta. I następnie, gdy mamy już gotowy profil, wybieramy wersję moda Minecraft i w tym oto okienku w tej liście wybieramy wersję 8.0.1. Następnie klikamy Launch i po chwili zaczyna nam się pobierać paczka. Po pobraniu paczki pobierze nam się jeszcze Minecraft oczywiście. I po chwili będziemy mogli zacząć naszą grę. I w tym momencie możemy już zacząć naszą grę. Dziękuję za oglądanie. Cześć.